Siema, tutaj Spartiatics Podcast i to jest jak coś druga część tego Mieczów Sandałów, najlepsze przechodzenie świata, a inni mają gameplaye o kant dupy potuc. Tak, ale to nie to, to chodzi. Jak coś to jest druga część, jak w to kliknąłeś, to i tak się będziesz dobrze bawił, nawet jak nie widziałeś pierwszej. Ale sobie obejrzyj pierwszą, to będziesz wiedział o co kaman bardziej, chociaż w sumie ta gra nie ma fabuły. No, ta. To tyle, nie? Siema, intro. Ciekawe, ciekawsze jest bicie bronią chyba. Aha, szybszy. Trzeba zabijać ci na hit. Pamiętam. Teraz ta gra tak będzie wyglądać, że te wszystkie walki tak będą wyglądać. A, to teraz nowa zbroja, widzicie jaka fajna? Ale fajnie wyglądam, w ogóle rycerz gladiator, ale fajny wygląd. Dobra, 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 zobaczymy ten nowy skill. No to bije minimum za wluj. Okej, nie, no nie bije go nawet z łapki, bo nie ma sensu. Z łapki na tym etapie gry, z łapki nawet nie wiem, czy jest sens w ogóle lać kogoś poza bossem, bo wszystkich się zabija na combo. Ja pierdzielę, typ z kolumną. To jest Arkwel z brodą, bo się tak uśmiecha jak on. Jak ja tego bossa pokonam nie podchodząc do niego, to co będzie najgłupsza gra świata. Jest to chyba możliwe nawet, nie? Bossa pokonałem skillami. Idę się wyszczać. Nie mogę już z tego. Ty w ogóle tu chyba czas płynie, mimo że ja nic nie robię, widzisz? Ty robisz coraz jaśniej. Widzisz? Czas płynie w gierce normalnie. Ciekawa ta gra. Real life. Średniowiecze. Nie, bo to gladiatorzy, nie średniowiecze. Ja sobie zdałem sprawę, czemu ta gierka była taka trudna kiedyś. Bo nie było save'ów, jak się grało na informatyce. Po co piszecie znaki zapytania i tak dalej? Co was tak dziwi? Że ojciec wrócił ze sklepu po 10 latach, czy po co to piszesz? Na 48 levelu jest ostatni boss? Ja pierdzielę, nie no. Już ja w to będę grał chyba jeszcze 100 lat. Oby nie, obyś się mylił. Jeszcze 8 bossów? Jezus, to jak ja mam zwiększyć tempo tej gry? Dość jakoś przyspieszyć giereczkę? Nie, dobra, przejdziemy na jeden raz, tak jak mówiłem. Trochę to potrwa, ty se jednak położy się na fotelu. Czemu łóżka są coraz droższe? Znaczy, wiecie czemu łóżka są coraz droższe w tej gierce? Bo jest find bed. Na początku było za 100, teraz za 1000. Wiecie czemu? Bo jak dodaję w siłę, to mi ludzik rośnie. I po prostu jest teraz tak duży, że łóżko kosztuje więcej. Tak mi się wydaje. No bo za tym pewnie dlatego, że. Wyobraź sobie to. Jakbyś spotkał Murzyna, który jest bogaty, to byłby taki ewenement, że wiadomo, żebyś go drożej policzył. To też jest prawda. No bo ile masz okazji, żeby spotkać Murzyna bogatego? No mało. Ty, no ta gierka może być trochę boring za chwilę, ale trudno. Dobra, turniej czat. Kij jest najlepszy, prawie? Dobra, dawaj ten kij, ale tak średnio. Taki battle jest najlepszy. Dobra, czat, teraz może będzie wyzwanie jakieś. Niezłe wyzwanie się zapowiada. Kupiłem. Mogę chwalić. Ale sprawdźmy, jak pałka działa. O, fajnie. Wybiłem mu zęby. Dobra, boss. Maharadża jakiś. O. Ojciec. Odsuń się najlepiej. Ty, ja go nie pokonam tak o. O Jezus. Nie. Nie. Boże, teraz to będzie tak wyglądać. Tak, chcę mi hełm zdjąć, żeby było widać, że jestem jego synem. O! Idziemy, idziemy. Nie ma energii, żeby uciec. Dogonię go, ty. Ja pierdzielę, chyba umrę. Nie mów, że mnie pokonasz, turasie. Ile masz strzał? Mówiłem, że to będzie wyzwanie. Po co im więcej niż 60 siły, skoro tam nie da się już nic? Dobra. Tak, lejemy go ile się da.
Ja pierdziele typie. On jest dość silny. Chyba łuk wyjmę, bo odskoczył. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tak, tak, to jest technika. Ja go pokonam dzięki temu, czat. Nie odszedł, nie odszedł. Dostanie jednego hita chociaż. Nie odchodź, nie odchodź! Kurde, w dupę, typie. Nie mogę skakać dalej jakoś? Czemu on ciągle śpi? Dobra, pokonałem go. Pokonam go! Chyba, Boże. Jezu. Siedemdziesiąt koła za typa. Ale dobra technika wymyślona. Dobra, zobaczyć się da od razu turniej. Jakby co to wczytam po prostu. Albo nie, kupię sobie rzeczy i potem jakby co ten. A, 30 level muszę iść, czyli się nie da od razu turnieju. Nie da się. Tak, tak, magia Hapetera i tak, tak, tak. I na tego ostatniego bossa już będę miał najlepsze rzeczy. 17 dni spędzonych w gierce, Boże. Widzicie, trzeba tak niewiele trzeba, żeby stać się człowiekiem, który jest kimś. 17 dni i z wiśniaka w opasce jakiejś na biodra stałem się rycerzem. Prawdziwym rycerzem. Jeszcze defensa się nauczyłem. 17 koła. Ale trochę ta gra, wiesz, trochę jak Gothic, nie? W sensie takim, że na początku kozak, fajnie, ciężko, a im dalej, tym bardziej unbalanced gamę. Niestety. A widzicie? Find bed. Kliknąłem i drogie już. Plus 13 armora. O, Xayo. O, proszę, też w to grałem kiedyś. No ja też pamiętam, jak się grało na informatykach. Taki o, dobra, boss, Gajax. Zobaczymy. Ja go chyba mogę zabić samymi fireballami, czy mi się wydaje. Tak, mogę go zabić fireballami. Wyobrażasz sobie komuś taką mukę wypieprzyć? Ta gra jest głupia. O! Uuu, będzie walka na pięści. A w bronie. Dobra, go. O kurde, typie, ja się trochę obsrałem. On mnie może złonshotować? Chyba nie. Gówno. Zostało 9 bossów jeszcze? No co ty pieprzysz? Nie. Nie. Czy to do 5 rano chyba nie przejdę? Nie, nie gram na cheatach w gierkę, ty. To jest nieetyczne. Mam w dupie. To jest nieetyczne, żeby grać w takiego klasyka na cheatach, rozumiesz to? Panowie, spokojnie. Miał być Sword and Sandals, jest. To, że teraz jest troszeczkę nudniejsze, to wiecie, za chwilę będzie jakiś boss, będzie kozak. A właśnie, historię miałem wam powiedzieć o Sword and Sandals. Jezus Maria, zaraz wam powiem. Jest tak głupia ta historia, że aż trochę wstyd, a jednocześnie śmieszna jest na tyle, że będziesz to robić przez 2 minuty, jak będę opowiadał. Ta historia ma miejsce chyba w podstawówce, w 6 klasie, wydaje mi się. I był taki koleżka, którego nie lubiliśmy. Znaczy, którego nikt prawie nie lubił, rozumiesz? To, wiecie, w każdej szkole, w każdej klasie jest typ, którego każdy średnio tak lubi, nie? No i ten kolega, nie był rudy ten kolega, nie ten. No i był taki koleżka generalnie, którego ludzie średnio lubili, ale jak się z nim chwileczkę zadawałeś, to wiesz, on oczywiście to doceniał, bo nikt go nie lubił, to no doceniał każdego, kto chciał z nim gadać, nie? Był ten koleżka i właśnie ja byłem i jeden drugi kolega, nie? Czyli łącznie nas 3 było i właśnie się z nim zadawaliśmy tak o nie, bo się nikt z nim nie zadawał, to czasem z nim gadaliśmy. I on tam nas do domu zaprosił, nie? Kilka razy nas zapraszał i my się w sumie trochę źle zachowaliśmy, bo nie pamiętam, czy ja w ogóle miałem wtedy komputer w 6 klasie podstawówki, czy nie, nie pamiętam teraz. Ale chodziliśmy do tego koleżki później i zaczęliśmy grać u niego w Sword and Sandals, nie? No i graliśmy u niego w Sword and Sandals, tylko tyle to było chamskie, że przychodziliśmy do niego na kompa na kilka godzin, nie pamiętam po ile, ale dużo czasu siedzieliśmy u niego na kompie i
po prostu napieprzaliśmy non stop Sword and Sandals, a on tam nam jakieś kanapki robił i tak dalej. I tyle, sobie pograliśmy i szliśmy do domu. Trochę takie wykorzystywanie gościa, z którym nikt nie chce rozmawiać, ale trzeba było sobie w Sword and Sandals pograć, tak? No to była jedyna możliwość tam, na tamte czasy, no to co mam ci powiedzieć. A puenta jest taka, że jak nikt nie chce z tobą rozmawiać w szkole, to nie zapraszaj go do domu, bo nie dość, że ci obeżre, to jeszcze będzie ci grał na kompie, a ty sobie nigdy już nie pograsz. Tak chciałem powiedzieć. To jest puenta. Dobra, Katsumodo to samuraj, tak? Tak, samuraj, bo w ostatnim samuraju był taki. Dobra, to będzie łatwy boss na 100% z tego co widzę. Coraz trudniejszy. Tak, także taka historyjka o Sword and Sandals. No, mam nadzieję, że się podobała. Ale chyba włączę Song Requesta, żeby było ciekawiej, czat, bo sobie chociaż muzyki posłuchamy, co wy na to. Liruję Song Requesta, to kto chce coś dodać, to dodajcie teraz. Idę się wylać. Z2. O kurde! Ja pierdzielę. Jezu, Kelly, ćmami wleciała do pokoju, ja pierdzielę. Czemu ona nagle... A ty szmato! Zapieprzyłem ją. Chyba, bo się rusza. Pokażę ją wam, bo... Nie wiem jak to możliwe, że ją zabiłem i jest cała. Chyba, że udaję, że nie żyje, żeby zapieprzyć nagle bombą. Czas, widzicie to? Zobaczka wielka przy palcu. Dobra, nie przybliżam do niej palca. Ale ją dojechałem, szmatę. Wiecie czemu? Bo nie wiedziała, że się czaje. Tak se tylko chodziła. Latała se po pokoju i się nie spodziewała hita w czoło. A dobrze. Ej, fajna zbrojka. O kurde, fajny murzyn teraz. Nice. Dobra, wręcz go na pieprze. Jeżeli mnie nie ubije. To wręcz, chociaż jedna walka. Ja nic nie zadaję wręcz. Kurde, dobra, nie gonię go nawet. Jak miałem 16 lat, wydałem na dziewczynę w pół roku 300 zł. Dzisiaj żałuję, że nie dałem tego hajsu wsparcia w donatach. Nie ma co żałować, mordeczko. Prawdopodobnie z wiekiem będziesz zarabiał coraz więcej, więc masz jeszcze szansę odpracować to u mnie. Ty, wydaje się kozacki ten typek, a pewnie jest gównem. A patrząc na to, co się dzieje, to na pewno jest. Próba numer 2222. Boże, czemu bossy na początku są tak trudne, a teraz są takim gównem totalnym? Irytuje trochę to w tej grze. Dobra, nowy spell. Ile ma obrażeń? Ten ma 300-600. 400-800. O Jezu, ile będzie trwało użycie tego skilla? Przecież milion lat. Jezu, najgorszy skill, jaki widziałem. Nie no, widzę, że coś tam piszecie o tej informatyce. W sumie informatyka w gimnazjum, w podstawówce i w sumie w liceum to była gównem, a gościu od informatyki, wydaje mi się, naprawdę nigdy nie wiedział, co robi za bardzo. Jak ja sobie przypominam, jakie gówno było zawsze robione w tej szkole na informatyce i tak dalej, to aż mi się śmiać chce. Typ oczywiście kartki kazał robić na jakieś święta czy coś, żeby nie musieć nic robić już całą godzinę. Ale wiecie, no często ci... Nauczyciele, co są w liceum, w gimnazjum, oni się uczyli z podręczników Windowsa, rozumiesz? Kiedy ty Windowsa umiałeś wcześniej niż wiązać buty, także ja się nie dziwię, że on gówno umie pokazać. Ja nadal wiązać butów nie umiem. Niepotrzebne ci to już. Kup se na rzepy. Ty, trzech bossów zostało, czy dobrze liczę? 42, 45? Tak, tak, trzech bossów. O, typek ja, zobacz. Tylko bez brody. Jeprzony. Czy zrobiłbym Disowi lodu za 3000? Nie no, ale za 30. Ale Dis musiałby zapłacić, żeby nie było. Żeby stracił coś. Chociaż te pieniądze. Co w tym śmiesznego, byście nie opieprzyli za 30 koła? To nie chodzi o to, że opieprzysz za 30 koła, czy nie. Tu chodzi o to, że opieprzysz Disowi. To jest... Wiesz... Rozumiesz, co chodzi. Ale nieważne, nie ten. Nie no, to jest tak głupie, no już naprawdę oni tak mieli w dupie late game w tej gierce, w ogóle go nie dopracowali, jest tak nudny. Nawet nie late game, mid game już.
Sir Belgrave. Hano, tu pokaż się. W ogóle podejdzie do mnie? Bardzo wymagający ci bossowie już. Ostatni, przedostatni turniej to jest, czat. Albo ostatni. Nie, przedostatni. O, streamuje. Mieliśmy mu napisać. Za to, że wtedy nie schostował. O, dobra, czat, mam plan. Za to, że wtedy nie dał hosta, tylko powiedział: fajnie ten Spartiatix, ale nie daje mu hosta. Coś takiego, nie wiem, nie daliście mi shota. Może mnie tylko wkręcacie. To zrobimy mu raid. Dzięki za hosta. Kappa. O. Zobaczymy, czy w ogóle będzie wiedział, o co chodzi, a jak nie, to luj. O, przebiliśmy się. A nie, tylko 3 osoby napisały. Ale piszcie, czat. Ty ma prawie tyle widzów, co my, co nas tu jest, nice. Znaczy 3 razy tylko tyle. A to gigant. Oh, YouTube'owy. Za cicho. On widzi w ogóle ten czat? Siedzę. On to może teraz siedzi, ale... O, Arkol to debil tam siedzi. Co ty tam robisz? Pieprzony. No przecież widziałeś, Arkuel! No patrzysz na czat i nie widzisz! O. Powiedział coś. No nie ma erki. Co przeczytał dzięki za hosta i tyle? No, za późno red smite, za późno red smite. Koleżko, za późno ten red smite. Dobra, luj z nim. Myślałem, że wejdziemy w jakąś interakcję z Arkuelem, ale chyba nie ma ochoty w ogóle na to. No nic. Dobra, luj. Nie wyszło. Ale przebijaliśmy się na czacie, no przecież widzieliście. Zara, ulepszę broń, kamień milowy w giereczce, ulepszanie broni. Taki wielki typ w ogóle. Nawet do mnie nie podejdziesz? Jakżeś tak, bo stary wstał. No to jest sweter na łeb. Staremu i bomby od dołu. Gorzej jak masz 13 lat, ale różni są ojcowie, tak? Może ten jeździ na wózku, to wygrasz. Nie, przepraszam. To był żart głupi. Dobra, boss. Chyba przedostatni. Jakiś archanioł. Sandalfon. Co jest? Ty gównem byłeś? Czemu ci bossowie są gorsi niż zwykłe typki, z którymi czasem miałem problem? Dobra, czat, ostatni boss. Dobra, ulepszę se rzeczy. Znaczy zapisałem teraz, bo jakby co, żebym mógł ulepszyć inne rzeczy, jeżeli bym przegrał. Idealnie. Tylko nie stać mnie na spele. Dobra, czat, aha. Evil Spartiatix. Uuu! Dobra, to jednak mieliście rację, że ze sobą się napieprzał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, ze sobą samym się leje. Evil Spartiatix. Ale ja słaby jestem. Takiego słabego harasa zrobiłem? Nie wiedziałem, że byłem takim gównem w tej grze. O kurde, prawie siebie samego pokonałem, ale teraz chyba wygram meteorytem. Jezus. Gdybym nie szedł pierwszy, to bym przegrał. Tylko dlatego, że szedłem pierwszy, wygrałem. I co, jeszcze jeden turniej, mówi się, został? Boże, oby nie. 50 trzeba bić! Jezus! Przecież nawet nie ma co kupić żadnych itemów! Po co to jest? Naprawdę, tak przedłużać gierkę, to no nie wiem. Nie wiem. Kupię sobie jeszcze szybko tego, nie? Jezus, no teraz typów mam lać! Dobra, czat, final boss. Final boss. Jakie ma staty? Ja pierdzielę, nie napieprzę mu. Żeby zrobił jakieś głupie błędy, to go pokonam wtedy. W sumie poszedłem pierwszy, więc jest szansa, że go pokonam. To Diz śpiewa? O ja pierdzielę! Ale silny typ! Jak on ma jeszcze raz tego skilla, to koniec. Będę musiał się z nim lać. Musimy ocalić świat, Pokémon.
Poczekajcie, HP sobie odnowię, HP sobie odnowię. A ja mu się szybciej odnawia. Ja pierdzielę, pokonał. Jeszcze ten dis w tle. Boże, to chyba tu przez to wszystko. Wiecie co? Ja zrobię inaczej. Wezmę ten skill, który wszystko przywraca za jedną kulę ognia. Bo ja i tak nie używam wszystkich tych Dobra, czad, czuj się. To teraz to szybciutko przechodzisz pionków. Nie, ugram, mordeczko. Dobra, czad. Finał. Fyiny ały. No to będzie w luj trudne. Ale luj, próbujemy. Może się uda. Mam jakby co ten ang, co przywraca HP. Nie mogę mu dać podejść do siebie, to jest najważniejsze. O kurde! Wtedy tak nie robił! Ty wtedy tak nie robił sobie. Takich skoczków. Luj, używam tego od razu! Ohoho! Aha, cały armor mi zbił już. Krzykiem za 200?! Proszę, nie krzycz już. Luj, gramy jeszcze raz. Trudno. Oh. Ty nie wiem, czy dwóch anków nie wziąć. Czat. Brać dwa anki, czy jeden? Nie no, dwa wezmę. Luj. Znowu tu przyszedłem. I tym razem mam nadzieję w dupę, że to wyjdzie. Dobra, ładnie wlazł pierwszy shot. Jego słabiutki w luj. Dobrze, prawie cały armor strzelu. Mam jeszcze 700 armora. On już nie ma nic, dobrze. Podejdzie do mnie, to od razu bazika tak na pysk. Nie podszedł, dobrze, olać go. Dobra, czekajcie, użyć go na wszelki wypadek. O, dobrze, przyciągnął mnie, a ja mam jeszcze jeden ang. Pal się. Yes! Kurde, udało się! O! Godzinę tego frajera bić! Pogczam! Końcu! Dziękuję, czat, że tu byliście i widzieliście, jak to nie uwierzyli mi mimo z tego, bez was. Przysięgam. Napisy. Dla napisów to robiłem. Tak, są. Są napisy. O Boże, czat, pięknie. Udało się w końcu to gówno przejść. Naprawdę, lepiej wspominałem tą grę niż w rzeczywistości była. Ta końcówka była ta... Nawet nie końcówka. Od, nie wiem, 20 levela w tej gierce to było takie przedłużanie i lanie wody jak na maturze z polskiego, naprawdę. Ale na szczęście przesiednięte. Także to jest akurat duży plus. 5 godzin 20 minut przechodzony był... Nawet tam było napisane 5 godzin 20 minut? Zapraszam do grupki oczywiście Farmerzy Spartiatixa i na YouTube'a, ale pewnie z YouTube'a wszyscy jesteście, to luj, a ja idę. Dziękuję za dzisiaj, za dotacje, za subskrypcje, followy i tak dalej, za wasze wsparcie na czacie, bo to naprawdę było tego w luj i dzięki wam w ogóle chciało mi się grać w tą grę, bo prawda jest taka, szczerze, że zawsze jak gram w tego typu gry jak Gothic albo jak Sword and Sandals, to widzę, że jesteście aktywni bardzo, bardziej niż przy lidze i bardzo to doceniam. Naprawdę, bo to jest piękne, że mimo, że kojarzycie mnie z ligi, to przychodzicie nie na ligę i lubicie i tak to oglądać. Kozak, dziękuję wam. Motocyklista dla was, a ja spieprzam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.